Siemano, witam was w kolejnym odcinku serii Pogadajmy o Warcraftie. Za oknem kolejne skwary atakują, jak niedługo zaatakują nas smoki w Dragonflight. Nie, ale poważnie, jest strasznie gorąco i ledwo nie wytrzymać. Musiałem wyłączyć wiatrak tutaj w konserwatorium, pozamykać okna, żeby nie było słychać dzieci wrzeszczących za oknem od sąsiadów, więc mam nadzieję, że się szybko nagram, żebym się nie rozpuścił. A więc mamy za sobą już kilka dni alfy. Tu są zalane wideo filmami z Dragonflight i powiem wam szczerze, że hype jest mocny, hype is real. W końcu się cieszę i rzeczywiście ku mojej uciesze okazuje się, że optymistyczne spekulacje mają szansę bytu. Dlatego, że wszystko wygląda obiecująco, więc się hype'am, jaram się z kumplami i nie mogę się czekać, żeby dorwać się nowego expansion i zacząć grać. Warcraft dla mnie i ogólnie fantasy to są te podstawowe plansze, płaskie, nie jakieś piętrowe jak w Shadowlands. Normalne krainy, otwarte, gdzie właśnie będziemy mogli teraz wrócić z naszymi smokami. Nie jakieś, Legion był świetny, ale nie jakieś legiony w kosmosie, orki w kosmosie, kurwa, kto to wymyślił? Kto? Ty to wymyśliłeś, czy ty? Nie jakieś Shadowlandy. Umierasz, idziesz do nieba, umierasz, idziesz do piekła, umierasz w piekle, idziesz kurwa gdzieś jeszcze. Nie. Powrót do podstaw, powrót do korzeni. Dragonflight niesie wielkie nadzieje i jeszcze raz powtórzę, hypik. Ale żeby grać w Warcrafta i w MMO ogólnie, potrzebny jest sprzęt. Jaki każdy ma, to już wasza sprawa. Ale najważniejsza jest co? Kurwa, sąsiad puka, mam nadzieję, że nie słychać. Słychać? Stary. Ej, wujek, mam nadzieję, że nie. Ale żeby grać porządnie w fantasy, na PC-cie potrzebny, poza PC-tem jest co? Potrzebna jest porządna klawiatura. I o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. O najlepszej klawiaturze, jaka została wyprodukowana na świecie. Właśnie po to, by grać kozacko lub luźniutko w MMORPG. To, na jakim poziomie każdy z was gra, czy hardcore, czy pro, czy noob, PvE noob, tak jak ja, to jest każdego indywidualna sprawa. Ale rzeczy trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Dlatego więc Logitech G11 był najlepszą klawiaturą, jaka wyszła na tym świecie i dostała się do sklepów. Dlaczego? Już wam opowiem ze szczegółami. Ale zanim to zrobię, chciałem wam się pochwalić moją vintage koszulką. Koszulka jest stara, nie tak stara jak ja, ale jest stara, bo pochodzi z roku 2006. I niestety nie jest oryginalna, ale materiał jest dobry, jak widać, wytrzymała próbę czasu i jeszcze się trzyma. Faktem, że chyba z 12 lat już nie nosiłem. Plastowaneczki się trzymają, zobaczcie sobie. World of Warcraft logo. A z tyłu mam kozacką prasowaneczkę. Podejrzewam, że moja koszulka jest starsza od kilku z was, ale tak jest życie. Kupuję, mam i trzymam. Mam jeszcze kilka takich klasycznych, oryginalnych koszulek z czasów wydawania poszczególnych expansion packów, ale wam nie pokażę, bo one są dość małe, od tego czasu dość przybyło mi się na wadze, więc obawiam się, że nie wejdę. Może kiedyś się pochwalę. Ale wracam do tematu. Logitech G11. Najlepsza klawiatura, jaką kiedykolwiek wypuszczono do grania w MMO. Klawiatura Logitech G11 pierwszy raz pojawiła się, myślę, w sierpniu 2005 roku. Była drugim modelem przeznaczonym do grania, powiedzmy, w MMO. Pierwszy był Logitech G15, ale z jakichś względów był jakby zakazany przez Blizzarda, bo ten ekranik, który widzicie, mam nadzieję, że teraz znalazłem zdjęcie, mu pokazuję. Ten ekranik i klawiatura pobierały informacje z gry, szczególnie jakieś dane z Battlegroundów i tak dalej. Wiem, że była zakazana i teoretycznie była banowana przez Blizzarda, jeśli ktoś to używał, ale G11 był całkowicie dopuszczony. Brzmi to absurdalnie, do końca nie pamiętam, o co chodziło. Jak widzicie, moja klawiatura ma trochę kurzu, no niestety tak to wygląda po wielu latach, a nie będę się jakoś mega spuszczał i ją pucał, ma służyć, grać, a nie wyglądać. Taka jest moja wymówka i takie będę używał. Przede wszystkim, dlaczego do dzisiaj jej używam i z tego co wiem, dość dużo osób jej używa do dzisiaj, dlatego że jej przewaga nad innymi klawiaturami to były te właśnie klawisze, one się nazywały G-Keys, klawisze G, 18 klawiszy plus 3 różne mody, więc razem 54 klawisze, jak sobie możecie policzyć. One są w pełni programowalne, możecie sobie zrobić 3 profile tak naprawdę,
Więc jeśli załóżmy gracie trzema klasami, to sobie możecie zrobić i przełączać je między M1, M1, M2, a M3. Te klawisze strasznie ułatwiają życie, jeśli chodzi o granie w Warcrafta. Nie trzeba biegać palcami po klawiaturze, jak to się robi teraz ogólnie. Może ktoś jest przyzwyczajony i jest mu wygodniej, ale ja się strasznie do tego przyzwyczaiłem i od 2007 roku używam tej klawiatury do dzisiaj. Oczywiście ten model to jest, znaczy nie jest nowszy, mój padł. Kupiłem ten model kilka lat temu w internetach i używam go do dzisiaj. Uwielbiam na nie grać, dlatego że nie muszę sobie kombinować z jakimiś makrami. Jeśli mam jakieś makra podpisane, to mam podpisane pod te klawisze i mam już tak we krwi zakodowane, co jest co, że na ślepo palcem sięga na przykład pod G9, gdzie mam tutaj właśnie Cast Breaker. Fajna rzecz odnośnie tych klawiszy to jest to także, że nie trzeba tego używać do MMO. Na przykład jak ja działałem dużo i działam na Photoshopie albo w Adobe Premiere, mam te klawisze na programie trzecim podpisane pod moje programy. Skróty klawiszowe mam też w jednym ręku, więc jak się edytuje, to jest o wiele łatwiej działać. Tryb między gaming mode a screen mode przede wszystkim był przydatny w anulowaniu pomyłki między naciskaniem Windows key a control. Wyobraźcie sobie, ile razy nacisnąłem niechcący Windows i Windows key, wlazłem z gry, zminimalizowało mi, kurde, za chwileczkę co się działo na ekranie, nie wiedziałem co chodzi, panikę, oczywiście za chwileczkę jeby na czacie. Włączacie ten właśnie mode i Windows key jest wyłączony, więc control możecie łatwiej i szybciej znaleźć bez żadnego stresu, że się wyskoczycie z okna gry w inne. Mega, mega fajna opcja na tamten czas. I to by było w sumie na tyle. Nie jest mi wcale wstyd, że używam tak starej vintage klawiatury i że ułatwiam sobie w życie, ponieważ o to właśnie w życiu wchodzi. Żeby nie iść pod górę, a iść z górki. Żeby płynąć z prądem, nie pod prąd. I nie ma wcale żadnego wstydu w tym, że włączasz grę na najniższym poziomie, na najłatwiejszym, że ułatwiasz sobie życie różnymi addonami, tak jak ja. Wcale się go nie wstydzę i nigdy nie mam zamiaru się tego wstydzić. O, nie będę. O, taki jestem. O, nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Nie, Franek? No, nie mogę się doczekać. Jaram się dodatkiem jak harcerskie ognisko nad jeziorem wieczorową porą, gdy druh Boruch gra na gitarze. Nie mogę się doczekać, jak dzieci na Mikołaja. I będę się cieszył, jak mój stary z wypłaty, kiedy dorwę w końcu pudełko Dragonflight w moje ręce i odpalę to na moim pececie. Tak jest. Bóg nas wysłuchał. Drodzy koledzy i koleżanki, będzie dobrze. A może jeszcze lepiej niż nam się wydaje. Serdecznie was pozdrawiam, dziękuję wam za uwagę, za to, że byliście ze mną dzisiaj, że oglądaliście. Jeśli ktoś z was ma tą klawiaturę u siebie i ją używa, rzućcie łapkę w górę, rzućcie suba, rzućcie komentarz. Jeśli ktoś ma i chciałby ją sprzedać, poproszę o kontakt. Walcie do mnie jak w dym. Walcie do mnie jak cyganie po zasiłek. W następnym odcinku, również poświęconym Warcraftowi, opowiem wam o, lub może razem sprawdzimy, World of Warcraft Escape Room. A tymczasem borem lasem zawiję się na ogród, odpocząć od tego skwaru i może jeszcze skoczę na główkę do mojego płaskiego, dziecięcego basenu. Pozdrawiam was serdecznie, nie zapomnijcie strzelić subskrypcję, łapeczkę, komentarzyk i do następnego. Live long and prosper, dear kids.